paru. No co powiedzieć, no co, no zaskakuje jakoś mocno. Kierownica. Pewnie trzeba byłoby się przejechać, nie? To przejdziemy się zaraz. Tak. Na pewno. To trochę lipnie wygląda, nie? No troszkę tak. Wydarzenia są... Taki plastik. Mhm. Znaczy siedzenia są takie... Powiedziałbym... No te z przodu są dobrze, no przynajmniej z tyłu są... trzymają dobrze tutaj po bokach, nie? Ale materiał lepszy niż w Hondzie. Miękki? Zdecydowanie. Nie palcuje się. A, ale czy miękki, bo to jest ważne. Tak, nie wiem jak to jest miękki, twardy raczej. Miękki. Znaczy nie, no wiesz, no wiadomo. Ale jest taki, aha, tutaj nie, ale tam jest, aha, taki jak u mnie w Golfie. Ciekawe jaka to jest wersja. Tu jest coś, ten, a, tu jest gniazdo USB i ten, i GPS, w ten sposób. Tu nie ma na wierzch tego. Tu mają na ten. No tu jest GPS i... Czy po ten? USB, manual. Skrzynia manualna, sześciobiegówka. Jak ten samochód kosztuje 100 tysięcy czy 120, to ja nie dałbym za niego tyle. 120 tysięcy kosztuje? No. Ty tam wygodnie siedzisz? Ja wygodnie. No to powiem wam, że rzeczywiście, droga nie męczy. Dobrze się. Nie męczyłabym. Dużo miejsca jest, tak? Jest tak wystarczająco, tak. No z przodu, może jeszcze powiem ci, że z przodu też jest dużo miejsca, no tak na luzaku siedzę sobie. Naprawdę jestem oddalony mocno. Jest, ale mimo wszystko uważam, że jest to samochód raczej czteroosobowy. Chociaż pewnie jest zarejestrowany na 5. Także tutaj 4 osoby w zupełności. Ale zegary takie sobie, nie? Ciekawe no jak tak, no ciekawe właśnie, no dokładnie. Siedzenia z tyłu są w miarę... Ale fajnie się siedzi z tyłu i chyba jest duży bagażnik, wiecie? Raczej. Aha. To jest skórzana kierownica? Tak nie, to jest chyba imitacja skóry. Imitacja? Wygląda jakby była obszyta skórą. Co można powiedzieć? Tyle, że Subaru. A jak na szerokość? Jest dobrze, bardzo dobrze. Bo czasami jest tak, że właśnie na szerokość jest nie. Nie, dobrze. Znaczy z mojego punktu widzenia jest okej, okay, nie? To znaczy, że troszkę mniejsza kierownica mogła tak być. To tu się zgodzę. Dobrze. I może trochę taka bardziej wyprofilowana. Mhm. Natomiast to, co mi się podoba, to to, że tu nie ma za bardzo naćkanej tej przestrzeni. Tak, że to jest tylko to, co jest. To prawda. Znaczy mi się nie podoba ten taki plastik, taki jak w laptopach, taki jakiś. Chodzi ci o to, mówisz? Nie, o to co by imitowało aluminium. Tak, to mi się nie podoba niestety. Wolałbym, żeby już to albo w drewnie było, albo w jakimś takim zwykłym plastiku. No drewno byłoby tu trochę już... Chyba jednak bardziej wolę ten plastik niż jakieś drewno. Mhm.